październikowym wydaniu szkolnego programu informacyjnego Wiadomości z Dwójki. Program prowadzi Julia Adamek, a dziś w programie. Uroczyste otwarcie nowej siedziby sklepiku szkolnego Karmelka. Konkurs recytatorski, recytacje z Noblem. Strefa kibica gimnazjum nr 2. Turniej zakładów pracy w piłkę nożną. 15 rowerowy tor przeszkód. Noc w szkole. Spotkania profilaktyczne. Spotkanie z Kamilem Kubickim. Drugie ogólnoszkolne czytanie dzieł Sienkiewicza. Półfinał mistrzostw powiatu w piłkę nożną chłopców. Spotkanie członków szkolnego klubu europejskiego Eurogim z panią Agnieszką Grotel. Lipiec 1980. Niezwykła lekcja historii. Zapraszamy. 1 października gimnazjum nr 2 w Lubartowie świętowało 115-lecie spółdzielczości uczniowskiej i uroczyste otwarcie nowej siedziby sklepiku szkolnego. Na uroczystość przybyli Anna Bulka, prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Janusz Paszkowski, prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, burmistrz miasta Lubartów Janusz Bodziacki, prezes FOM Lubartów Grzegorz Poznański, prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie Władysław Mikucewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Monis-Czerwińska. Gości powitali dyrektor gimnazjum nr 2 w Lubartowie, pan Sławomir Zdunek i wicedyrektor pani Anna Rzezak oraz 55 młodych spółdzielców z opiekunem spółdzielni uczniowskiej Karmelka panią Małgorzatą Wysoczyńską. Uroczystość rozpoczęła się w przestronnym, pięknie urządzonym wnętrzu, które przeszło kapitalny remont i pełni funkcję sklepiku szkolnego i mini kawiarenki. Goście byli pełni podziwu i uznania dla tego przedsięwzięcia, tym bardziej, że zostało wykonane wyłącznie ze środków własnych szkoły i spółdzielni. Padło wiele ciepłych słów pod adresem gospodarzy. Były podziękowania, prezenty i życzenia. Oficjalnego otwarcia sklepiku szkolnego dokonano poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Dyrektor, pan Sławomir Zdunek, podziękował wszystkim za przybycie. Szczególne podziękowania za dotychczasowe wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Szkołę i Spółdzielnię Uczniowską Karmelka skierował do prezesów Grzegorza Poznańskiego i Władysława Mikucewicza. Prezes Janusz Paszkowski pochwalił wielkie zaangażowanie dyrekcji szkoły w propagowanie idei współdziałania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Szkolną Spółdzielnię. Burmistrz Janusz Bodziacki z uznaniem odniósł się do inicjatyw podejmowanych przez spółdzielnię uczniowską. Życzył młodym spółdzielcom wytrwałości w działaniach i wielu sukcesów. Do życzeń dołączył się prezes Banku Spółdzielczego Władysław Mikucewicz, przekazując na ręce prezes spółdzielni uczniowskiej Karmelka Justyny Cieniuch pamiątkowy medal z podobizną Stanisława Stasica, prekursora spółdzielczości polskiej. Grzegorz Poznański, prezes FOM Lubartów, chwali sobie w pracę z naszą szkołą i spółdzielnią uczniowską. Ale z wielką przyjemnością patrzę, jakie piękne dzieło kolejne ta spółdzielnia uczniowska dzięki życzliwości dyrekcji, za co dziękuję, dzięki życzliwości gospodarzowi miasta, panu burmistrzowi i życzliwości Rady Rodziców i wszystkich ludzi dorosłych, że to po prostu może kwitnąć. Jest to, powiem szczerze, jedyna spółdzielnia uczniowska, która przez wiele lat, nad którą patronat z POEM sprawował, jedyna w województwie lubelskim, co też jest dla nas wielka satysfakcja, że jest, bo gdzie indziej wszystko w międzyczasie poukładało. Dlatego życzę w nowym lokalu, w pięknym lokalu, ślicznym lokalu, w tych warunkach pięknych rozwijajcie się, kwitnijcie, uczcie się dobrego gospodarowania i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Prezent na górze. Dalsza część uroczystości odbywała się w sali konferencyjnej. Janusz Paszkowski wygłosił prelekcję na temat początków spółdzielczości w Polsce i na świecie. Z kolei Anna Bulka przedstawiła prezentację dotyczącą spółdzielczości uczniowskiej, przybliżając postać Jadwigi Dziubińskiej, założycielki pierwszej spółdzielni uczniowskiej w Polsce. Po tych wystąpieniach zgromadzeni na sali goście i liczni spółdzielcy obejrzeli prezentację spółdzielni uczniowskiej Karmelka. Bogatą działalność spółdzielni przedstawiła Edyta Rybak. Pokazano w niej m.in. działalność gospodarczą i statutową spółdzielni. Prezentację przyjęto gromkimi brawami i słowami uznania za tak wszechstronne działania spółdzielni. Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę fotograficzną z życia Karmelki oraz kroniki spółdzielni. 7 października w Lubartowskim Ośrodku Kultury został zorganizowany konkurs recytatorski pod hasłem Recytacje z Noblem. Jury w składzie Karolina Niemirowska, Martyna Nieliwocka i Marek Danielkiewicz
Po wysłuchaniu 114 uczestników postanowiło wyróżnić 27 uczestników, w tym dwoje gimnazjalistów. W gronie wyróżnionych gimnazjalistów znalazł się uczeń klasy 3A naszego gimnazjum Mateusz Zyga. Mateusz zaprezentował na konkursie wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Kot w pustym mieszkaniu. Można, będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków, pisków na początek. Dziękuję. Poza Mateuszem nasze gimnazjum reprezentowała Alicja Kusyk, uczennica klasy 2C, która przedstawiła utwór również Wisławy Szymborskiej pod tytułem Jawna. 27 października w lubelskim kinie Bajka odbył się finał wojewódzkiego przeglądu poezji. 18 jesiennych debiutów poetyckich pod patronatem kuratora oświaty. Jury konkursu stanowiła redakcja Akcentu i członkowie Związku Literatów Polskich. W tym roku przyznano 2 tytuły talentu roku 2015, 11 nagród i 12 wyróżnień. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy 2C Gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, Alicja Kusyk, która przekazała do oceny jury swoją twórczość poetycką. Jest to jej pierwsza tak znacząca nagroda za to, co robi, za jej wrażliwość poetycką. Gratulujemy! 8 października rozegrany został mecz Szkocja-Polska w ramach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy Euro 2016. Z tej okazji samorząd uczniowski naszego gimnazjum zorganizował specjalną strefę kibica, gdzie wspólnie mogliśmy oglądać mecz naszej drużyny narodowej. Grupa uczniów naszego gimnazjum spotkała się w szkole w specjalnej strefie kibica gimnazjum nr 2, by wspólnie oglądać mecz i dopingować naszą drużynę narodową. Tuż przed meczem każdy gimnazjalista typował wynik meczu, zapisując go na specjalnej przygotowanej tablicy. W szkolnej strefie kibica gimnazjum nr 2 nie zabrakło również kibicowskich koszulek, szalików, trąbek czy kołatek, a kto chciał, mógł również pomalować swoją twarz w biało-czerwone barwy. W przerwie meczu odbył się konkurs rzutów karnych. Każdy kibic mógł wykonać jedenastkę. Za poprawnie wykonany rzut karny była nagroda w postaci słodkiego upominku. Ci, którym szczęście w konkursie jednak nie dopisało, również otrzymali słodką nagrodę pocieszenia. Po zakończeniu meczu odbyło się losowanie numerków, gdzie nagrodą był upominek od samorządu uczniowskiego gimnazjum nr 2. Nagrodę otrzymało również 2 uczniów, Adrian Bartkiewicz i Kacper Piliszko, którzy poprawnie wytypowali wynik meczu. Gratulujemy! W piątek, 9 października, na boisku asfaltowym Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie odbył się 15. rowerowy tor przeszkód. Organizatorem imprezy było Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relax. Nasze gimnazjum reprezentowali Kamil Michali, klasa 3C, Karol Dziękielewski, klasa 2B oraz Ola Zawiślek z klasy 3C. Turniej odbył się w 3 kategoriach. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zawodnicy mieli do pokonania przeszkody m.in. korytarz z desek krótkich, równoważnia, slalom z ograniczeniem, rynna czy tarka. O końcowym sukcesie decydował czas pokonania toru przeszkód oraz jak najmniejsza liczba punktów ujemnych. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej nasze gimnazjum zajęło 2 miejsce, zaś w klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjny okazał się Kamil Michalik. Wspomnieć należy, że w kategorii Open Kamil zajął 2 miejsce, przegrywając jedynie o 1 sekundę. W sobotę, 10 października na boisku przy gimnazjum nr 2 w Lubartowie odbył się turniej zakładów pracy w piłkę nożną. Impreza miała charakter rekreacyjno-sportowy. Turniej to znakomita okazja do integracji społeczności lokalnej, zarówno podczas gry w piłkę nożną, jak i w przerwach pomiędzy meczami, w trakcie których można było wypić kawę lub herbatę i zjeść ciepły posiłek. W turnieju udział wzięło 7 lubartowskich firm. Swoje reprezentacje wystawili LUWI, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Roto Okna Dachowe, 2 zespoły, Diamet, Solbet i Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz. W fazie eliminacyjnej zespoły podzielone zostały na 2 grupy, w których mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Następnie 2 najlepsze drużyny z każdej grupy spotkały się w półfinale, a kolejne zespoły z grupy zagrały o miejsca 5-8. W półfinałach pierwszy zespół Roto pokonał 3-1 Solbet,
Atrykacz zwyciężył również 3-1 Straż Pożarną. W finale, po zaciętej walce i dwóch bramkach Pawła Prażmowskiego, pierwszy zespół Roto wygrał z Trykaczem 2-1. Najlepszym strzelcem turnieju z dorobkiem 10 bramek okazał się Karol Aftyka, Zakład Wyrobów Betonowych, Wojciech Trykacz. Natomiast najlepszym bramkarzem wybrano Piotra Wołowika, Roto Okna Dachowe. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy, a 3 pierwsze zespoły nagrodzono także pucharami. Pamiątkowe statuetki otrzymali również najlepszy strzelec oraz bramkarz turnieju. Nagrody wręczał dyrektor gimnazjum nr 2 w Lubartowie, pan Sławomir Zdunek. Zawody sędziowali pan Leszek Kowalczyk i pan Piotr Lewin, a pieczę nad prawidłowym przebiegiem turnieju sprawowali pan Daniel Cieśla i pan Arkadiusz Smolarz. Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy budynek gimnazjum nr 2 tętni życiem, a wieczorem naturalnie wyludnia się, by odpocząć po całym dniu pracy. Jest jednak jedyna w swoim rodzaju noc, kiedy korytarze dwójki wypełnia wrzawa, hałas i śmiech. Kto jest autorem tych niecodziennych o takiej porze odgłosów? Oczywiście członkowie spółdzielni uczniowskiej Karmelka, którzy nie boją się stawić czoła wyzwaniu postawionemu przez ich opiekunkę panią Małgorzatę Wysoczyńską, polegającym na przetrwaniu calutkiej nocy w szkole. Tradycyjnie o godzinie 18 z piątku na sobotę żonni niezapomnianych przygód spółdzielcy zgromadzili się w sali 108 i rozpoczęli przygotowania do miłego i bezpiecznego spędzenia czasu w murach naszego gimnazjum. Dokładnie o godzinie 20 rozpoczęła się wspólna spółdzielcza kolacja przy świecach. Dzięki pierwszoklasistom, którzy byli autorami różnorodnych zdrowych przekąsek, karmelkowicze otrzymali odpowiednią dawkę kalorii, potrzebną do przetrwania kolejnych kilku godzin. Po posiłku spółdzielcy udali się do studia telewizyjnego, tak naprawdę sali biologicznej, aby uczestniczyć w nagraniu programu Mam Top Music Factor of Poland. Nie było to jednak wyłącznie oglądanie artystów, gdyż większa część widowni była osobiście proszona na scenę i oceniana przez 5 wspaniałych sędziów. I tak mogliśmy zobaczyć popisy wokalne, taneczne, gimnastyczne, jak również aktorskie. Po zakończeniu prezentacji własnych talentów nadszedł czas na wspólne śpiewanie karaoke. Następnie przyszła pora na grę w siatkówkę czy oglądanie filmów. Dalsza część nocy w szkole to szukanie 4 zatrutych jabłek ukrytych w salach lekcyjnych. Noc w szkole zakończyła się o 6 rano. Dopóki masz wybór. Pod takim hasłem w piątek 16 października w Lubartowskim Ośrodku Kultury uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznym. Program profilaktyki uzależnień prowadził dla naszych gimnazjalistów na zaproszenie pedagoga szkolnego pani Janiny Maciejewicz duet Tu i Teraz, Piotr Nagiel i Marcin Kołdra. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania autor programu Piotr Nagiel przekonywał, że nie ma bezpiecznej granicy, do której bez ryzyka można sięgać po narkotyki i później się wycofać. Autor programu mówił o skutkach używania tych substancji, które mogą doprowadzić do uzależnienia, a nawet do śmierci. Podczas programu wskazywał również na konsekwencje bierności wobec przemocy wśród gimnazjalistów oraz tolerancji dla stosowania narkotyków czy dopalaczy. Piotr Nagiel jest nie tylko terapeutą od uzależnień, ale również muzykiem, kompozytorem, autorem tekstów i wokalistą zespołu 100%. Podczas spotkania z młodzieżą wykorzystał niektóre piosenki swojego autorstwa, takie jak Między wierszami, Kiedy, Spokojne ulice, Daj siebie innym, Dopóki masz wybór. 20 października w sali kinowej LOK odbyło się spotkanie z doktorem Kamilem Kubickim. Spotkanie zorganizowane zostało przez Gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie oraz Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego. Odbyło się w ramach cyklu Orły na gwiaździstym sztandarze. Orły na gwiaździstym sztandarze to cykl spotkań poświęcony wybitnym Amerykanom polskiego pochodzenia, którzy mieli niemały wpływ na wizerunek Ameryki, a jednocześnie nie zapomnieli o swoich polskich korzeniach. Wtorkowe spotkanie poświęcone było wybitnemu pianiście Mieczysławowi Choroszowskiemu. Spotkanie rozpoczął pan Sławomir Zdunek, dyrektor gimnazjum nr 2, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane w ramach działalności Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego działającego przy gimnazjum nr 2. Centrum powstało przy współudziale finansowym, przy wsparciu materialnym ambasady Stanów Zjednoczonych.
I w ramach działalności tego centrum między innymi propagujemy kulturę, zwyczaje, historię Stanów Zjednoczonych, ale również promujemy współpracę pomiędzy tymi dwoma krajami. I dzisiaj jest taki właśnie moment, kiedy możemy również pochwalić się naszą Polonią za granicami. Następnie pan Adam Mołecki w kilku słowach przedstawił tematykę spotkania. Tuż przed wystąpieniem pana Kamila Kubickiego, świat muzyki Mieczysława Herszewskiego wprowadził obecność na spotkaniu pan Jacek Grykałowski, który na wstępie odegrał własną kompozycję, zaś przez cały wykład stworzył muzyczne tło dla wystąpienia pana Kamila. Podczas swojego wystąpienia pan Kamil opowiadał w bardzo ciekawy i interesujący sposób o losach wybitnego pianisty, który nie jest w Polsce tak sławny jak w Ameryce. Mówił między innymi o jego rodzinie, muzyce, przyjaźniach, przyczynek braku popularności Herszewskiego w Polsce, jego występach m.in. w Białym Domu czy innych dokonaniach muzycznych pianisty. Spotkanie z doktorem Kamilem Kubickim, wzbogacone prezentacją multimedialną oraz muzyką graną na żywo przez pana Jacka Grykałowskiego było możliwością poznania sylwetki wybitnego artysty, muzyka i jego niezwykłych losów na tle wydarzeń XIX i XX wieku. Rozmaite znaczy na niebie i ziemi zwiastowały nadzwyczajne zdarzenie. Tak rozpoczyna się pierwsza część trylogii Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem. Takim nadzwyczajnym zdarzeniem w naszej szkole była akcja wspólnego czytania zorganizowana 22 października przez nauczycieli bibliotekarzy, panią Ewę Abramek i pana Adama Małeckiego. Wzorem roku ubiegłego organizatorzy akcji postanowili propagować twórczość patrona szkoły, którym jest właśnie pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury, Henryk Sienkiewicz. Tym razem do wspólnego głośnego czytania wybraliśmy Ogniem i Mieczem. W imprezę zaangażowani zostali wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy podzieleni na grupy w godzinach 9-14 interpretowali tekst powieści. Każda klasa do głośnego czytania wytypowała 6 uczniów, pozostali uczestniczyli w imprezie jako słuchacze, ale z możliwością śledzenia czytanego tekstu w rozłożonych na stolikach książkach. W organizowaną przez bibliotekarzy akcję włączyło się wielu zaproszonych gości, którzy przyjęli specjalnie wykonane indywidualne zaproszenia. Serdecznie witam wszystkich na drugim ogólnoszkolnym czytaniu. Zapewne wielokrotnie słyszeliście o ogólnopolskich akcjach czytania. My jako szkoła pod patronatem imienia Henryka Sienkiewicza hołdujemy Sienkiewiczowi i czytamy co roku, w tym roku drugi raz, dzieła Sienkiewicza. Witam na dzisiejszym czytaniu. Drugie ogólnoszkolne czytanie dzieł Sienkiewicza rozpoczął ksiądz senior Józef Huzar, który odczytał gimnazjalistom z dwójki pierwszy fragment powieści. A więc Ogniem i Mieczem. Tom pierwszy, chyba cały, ten co leży. Fragment pierwszy. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęskie i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają... Z gimnazjalistami czytali jeszcze pan Władysław Mikucewicz, dyrektor Banku Spółdzielczego, pan Tomasz Marzenda, prezes zarządu PGK Lubartów, pan Grzegorz Poznański, prezes POEM Lubartów, pan Marian Olesiejuk, dyrektor Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, pan Andrzej Rybak, kierownik oddziału dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Anna Pytka, kierownik filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, pan Jarosław Maluga, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, pani Maria Kozioł, prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, pan Longin Tokarski, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz przedstawiciele klasowych rad rodziców. Oczywiście nie zabrakło też nauczycieli i pracowników szkoły na czele z panem Sławomirem Zdunkiem, dyrektorem gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza. Tu pan Longinus zaczął wzdychać drzewnie, a gdy na koniec ulżyło mu trochę, tak mówił dalej. Będąc wtedy z rodu ostatnim, ślubowałem w krokach Najświętszej Pannie żyć w czystości i nie prędzej stanąć na ślubnym kobiercu, póki za słabym przykładem szczotka mego, stowieki podmigniętej, trzech głów tymże samym mieczem od jednego zamachu nie zetknął. O Boże miłosierny! Spotkanie to było doskonałą okazją dla uczniów
jak i zaproszonych gości do poznania lub przypomnienia sobie tego wybitnego dzieła. Była to również świetna okazja do interpretacji aktorskiej, której niejednokrotnie doświadczyliśmy w wykonaniu zarówno naszych gości, jak i uczniów, którzy bardzo dobrze wczuwali się w czytane fragmenty dzieła. Nagroda za energię przyszła za późno. Co do rozłogów, to Jeremi nie myślał ich zagarnąć, bo wiśniowieccy, znając lepiej Wasyla, nigdy o jego winie nie byli zupełnie przekonani. Mógłby on nawet zostać i drwić z wyroku pod ich potężną opieką, jeżeli uszedł, to dlatego, że niesławy znieść nie umiał. Helena, wszyscy wiedzą, tylko Helena? Nie. Bardzo dobrze. Jak miała na nazwisko? O, tu też nie piszę tego. Helena chowała się więc spokojnie w rozłogach, obczuła opieką stryja. To głośne czytanie książek zorganizowane zostało w październiku, Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych. 22 października na zaproszenie pedagoga szkolnego gościliśmy w naszej szkole trenera profilaktyki panią Annę Tokarską z Instytutu Rozwoju Edukacji Progres w Rzeszowie. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach Asertywny, Autentyczny oraz Czy jesteś w grupie ryzyka? Podczas pierwszego warsztatu uczniowie uczyli się wyrażać swoje potrzeby i emocje w sposób asertywny z równoczesnym poszanowaniem uczuć innych. Na drugim warsztacie uczniowie zapoznali się z mechanizmem uzależnienia i jego negatywnymi konsekwencjami. Uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w warsztacie Lawina emocji, czyli co nam w duszy gra. Uczyli się podczas warsztatu nazywać i rozpoznawać własne emocje i uczucia. Uczniowie klas trzecich brali udział w warsztatach W sieci uzależnienia oraz Przemoc stosujesz, życie swoje i innych marnujesz. Pierwszy warsztat porusza problem zagrożeń płynących z internetu. Drugi warsztat poświęcony był radzeniu sobie z trudnymi emocjami, na przykład ze złością. Wszyscy uczniowie biorący udział w warsztatach poradzili sobie z zadaniami podczas pracy w grupach. Miła atmosfera wytworzona przez prowadzącego wpłynęła na duże zaangażowanie i szczere wypowiedzi młodzieży podczas warsztatów. W ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego 23 października uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum uczestniczyli w specjalnych lekcjach poświęconych różnym przejawom demoralizacji wśród młodzieży oraz ich odpowiedzialności karnej. Z tematyką zapoznał uczniów specjalista do spraw nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie starszy aspirant pan Grzegorz Mazuś. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu prawa na temat pojęć, wykroczenia i przestępstwa. Dowiedzieli się o konsekwencjach wynikających z popełniania różnych czynów karalnych przez nieletnich. Nasz gość przypomniał gimnazjalistom, jak ważne jest, aby przeżyć swoje życie bez popełniania czynów karalnych. Powiedział również, że każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny i w świetle prawa musi za nie ponosić pełną odpowiedzialność. Niemniej ważnym tematem poruszanym przez pana policjanta był zaprezentowany film o coraz powszechniejszym zjawisku wśród młodzieży, jakim jest cyberprzemoc. Również 23 października piłkarska reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Lubartowie sprawiła miłą niespodziankę, zajmując pierwsze miejsce w półfinale Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej chłopców. W zawodach, w których byliśmy gospodarzami, oprócz naszej szkoły wzięły udział jeszcze 4 inne gimnazja. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum Sportowe, Gimnazjum z Łódzki oraz Gimnazjum ze Skrobowa. Półfinał rozgrywany był systemem każdy z każdym, a czas trwania poszczególnych meczy wynosił 12 minut. W pierwszym meczu po dwóch bramkach Kamila Zawiślaka pokonaliśmy 2-1 Gimnazjum Sportowe. Następnie wygraliśmy z Gimnazjum z Łódzki 1-0. Kolejne nasze spotkanie z Gimnazjum ze Skrobowa zakończyło się remisem 2-2. W ostatnim meczu decydującym o awansie do finału powiatowego zmierzyliśmy się z Gimnazjum nr 1. Aby awansować do finału powiatowego, musieliśmy to spotkanie wygrać. Po bardzo zaciętej i niezwykle ambitnej grze zwyciężyliśmy 1-0, a zdobywcą jakże ważnej bramki okazał się Szymon Lato. Opiekunem drużyny był pan Arkadiusz Smolarz. Gratulujemy! Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego Eurogame w Gimnazjum nr 2 stale pogłębiają wiedzę na temat problematyki unijnej. Tym razem zajęli się tematem przystąpienia Polski do strefy euro. W tym celu 23 października członkowie SKE zaprosili na spotkanie panią Agnieszkę Grotę, pracownika PKO BP w Lubartowie. Pani Agnieszka przedstawiła młodzieży kilka ważnych aspektów
związanych z przystąpieniem Polski do Unii Monetarnej. Uczniowie dowiedzieli się, że euro jest drugą co do ważności międzynarodową walutą po dolarze. Pani Agnieszka przedstawiła warunki, jakie musi spełnić Polska oraz jakie będą ewentualne korzyści i wady wynikające z przystąpienia do strefy euro. Następnie prelegentka poinformowała, na czym będzie polegało przystosowanie polskiego systemu finansowego i bankowego, a także jak będzie wyglądać nowa waluta. Ze strony młodzieży pojawiło się wiele pytań dotyczących emisji nowej waluty, sposobu przeliczania kursu złotego do euro, roli Narodowego Banku Polskiego, procedur związanych ze zmianą waluty, a przede wszystkim ile przysłowiowy Kowalski zyska lub straci w swoim budżecie domowym po wejściu euro. Na zakończenie pani Agnieszka Grotel przekazała uczniom materiały informacyjne dotyczące euro i zachęcała do pogłębiania wiedzy w tym zakresie oraz korzystania z możliwości, jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. 29 października w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie pod hasłem Przed sierpniem był lipiec, 35. rocznica lubelskiego lipca. Ta niezwykła lekcja historii odbyła się w ramach programu Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra. Nasza szkoła w ramach obchodów 35. rocznicy lubelskiego lipca przystąpiła do projektu organizowanego przez Fundację Ruchu Solidarności Rodzin oraz NSZZ Solidarność, region środkowo-wschodni. Spotkanie otworzył pan dyrektor Sławomir Zdunek, witając zaproszonych gości, panią Teresę Misiuk, przewodniczącą sekcji oświaty i wychowania NSZZ Solidarność regionu środkowo-wschodniego, pana Adama Banuchę, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie oraz pana Tomasza Marzędę, prezesa zarządu PGK Lubartów, uczniów klas drugich wraz z nauczycielami oraz członków koła historycznego. Klimat wydarzeń lat 80. XX wieku wprowadziła nas młodzież naszej szkoły. Nina Kuszner zaśpiewała pieśń pod tytułem Nielegalne kwiaty, a Dominika Małyska pieśń pod tytułem Nadzieja. Wiersz Jerzego Narbuta pod tytułem Solidarni, nasz jest ten dzień, usłyszeliśmy w interpretacji Mateusza Snopkowskiego. Gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż klęcząc na kolanach żyć. Solidarni, nasz jest ten dzień. Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. Pani Teresa Misiuk swoje wspomnienia z lat młodości rozpoczęła od zaprezentowania najnowszej pieśni Krzysztofa Cugowskiego pod tytułem Stąd ruszyła lawina, która stała się hymnem lubelskiego lipca 1980. Następnie w sposób bardzo jasny i zrozumiały podzieliła się swoimi przeżyciami sprzed 35 lat. W pierwszych słowach pani Teresa namalowała ponurą rzeczywistość państwa zniewolonego przez Związek Radziecki i polskich komunistów. Już jak wyjrzelibyście przez okno, to świat był tak naprawdę szarobury, bo domy, bloki, które stawiano, nie używano kolorów elewacji zewnętrznej. To jest to, na co nasze pokolenie mocno zwraca uwagę. Druga bardzo ważna rzecz, wy jak idziecie do sklepu, to macie co najwyżej problem polegający na tym, co wybrać. To mi nie smakuje, tego nie lubię, tego nie będę jadł i tak dalej. Natomiast kiedy, a ja miałam tyle lat, a co wy, to problem polegał na tym, żeby w ogóle w sklepie coś było. Czasem może widzieliście na jakichś filmach... Pani Teresa podkreśliła, iż powinniśmy być dumni z tego, że mieszkamy w Lubartowie, w regionie, gdzie wszystko się zaczęło. To w lipcu 1980 roku strajki rozpoczęły się na Lubelszczyźnie, od Świdnika, Lublina, Puław, Kraśnika, aż po Lubartów. Następnie uczestniczyliśmy w projekcji animowanego filmu pod tytułem Świdnik 1980 w reżyserii Pawła Łuciuka, który nawiązywał do wydarzeń historycznych. Podsumowaniem zajęć był quiz, w którym uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę. Nagrodą za dobre odpowiedzi była płyta z nagraniem pieśni Lubelski lipiec 1980 Stąd ruszyła lawina w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał komiks pod tytułem Ale w radiu nic nie mówili. Na tym kończymy październikowe wydanie Wiadomości z Dwójki. Więcej informacji z życia szkoły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.gm2lubartów.pl. Zapraszamy również do oglądania naszego kanału YouTube GM2TV. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu.